Witam serdecznie, witam w kolejnym odcinku Horizon Zero Dawn. I tak jak mówiłem, to co w podstawce jest jako ostatnie zadanie, takie finałowe, zostawiamy sobie na koniec po rozegraniu wszystkich misji. Misje z podstawki mamy rozegrane, dlatego wróciliśmy teraz sobie na tereny północne, aby tutaj sobie rozegrać to wszystko, co było w dodatku do gry. Mamy misję uruchomioną, znajdź młodych łowców i tą misję teraz sobie będziemy realizować. Chociaż mamy tutaj też, popatrzcie, jakieś ogniska do podkrywania i inne rzeczy, sobie to wszystko porobię. Jak wiecie, w poprzednim odcinku żeśmy zdobyli zbroję i powiem, że wypróbowałem ją sobie w taki sposób, że zbroja jest naprawdę świetna, bo się okazało, że jak walczyłem z gromoszczękiem, czy jak to się tam nazywa, ten taki jeden z poważniejszych przeciwników, spokojnie daje radę, on po prostu się ładuje i zdrowie tak nie upływa. Bardzo dobry pomysł był, żeby to zrobić. No i być może to nam pomoże właśnie w tym, że jak będziemy robić jakieś inne zadania, to nie tak szybko raczej nas nikt nie zabije. Dzieciaki tu coś tego. Tutaj cały czas, jak widać, jest pogoda pod psem. Czyli nękacze już nie będą dla nas takie straszne, jak do tej pory były. Ja mam pełno już okruchów metalu. Nie mam za co kupować. Znaczy, chciałbym coś kupić, ale brakuje mi paru rzeczy. Tak daleko te chłopaki są? Na mapie wyglądało tak blisko i po drodze jeszcze jakieś... I po drodze jeszcze było, że jest ognisko. To ani ogniska nie widzę i jeszcze jest daleko. Wow, a ten to co? Łapie zasadę. To jest. Demoniczny ogniarz. Dobra, ogniarza na razie nie będziemy z nim walczyć, bo nam niepotrzebny jest. O, jest ognisko. No popatrzcie się, nawet nie zapaliło się. Do chłopaków dotrzeć. Ale żeby dotrzeć do chłopaków, po drodze mamy coś innego. Mamy wieżę. Naprawia. I to są co? Demoniczny krabołaz. Musimy po prostu się jakoś do niej dostać. I ją wyłączyć. Tylko jak to zrobić? Może z drugiej strony zobaczmy, co będzie tutaj. O, wieża sterownicza nam wyłącza działanie. No to niedobrze. Naszej zbroi. Tego się nie spodziewałem. Myślałem, że to będzie działało. Jakby to zrobić teraz tak. No, jednak to... W ten sposób nic nie zdziałamy. Jak możemy to zrobić? Żeby podejść, ale muszę odciągnąć tak i pozałatwiać te kraby. Jak się skradam, żeby nie widzieli. Zobaczymy, jak stoimy. To cztery, trochę przesada. Chcemy coś robić, musimy mieć więcej. Musi być bliżej, bo żeby wyszedł poza ten krąg naprawiania. A cóż to było? Muszę
muszę podejść. Chodź, chodź, chodź tu bliżej. Trzeba ją wyłączyć na dobre. To był dobry plan. Jeden zrobiony. Jeszcze trzy. Powolutku, powolutku. To nie, to ma być. Wszystkich wyłączymy. Czatki tu pościągać. Jak widać, oni tam gdzieś poszli. Czy my możemy podejść bliżej? Wykaraskam się z tego. Niestety już tutaj nic nie będzie. Działało, wyłączony. Dobra, tamtych możemy zostawić, na razie nam nie przeszkadzają. Też tutaj od ilości zabitych maszyn mamy ilość i szybkie postępy. A co tu może być ciekawego? Wow. Widać, pradawni musieli lubić te zwierzęta. Figurka zwierzęcia, proszę bardzo. I kolejny. Czy turyści powrócą? To nie powrócą już. Ale fajnie, bo znaleźliśmy kolejne elementy. Tak mówiłem i powtarzam, chcę to zrobić prawie na 100. Gdzie to mi to pokazuje, że tam chłopaki są? Nie, nie, gdzie te chłopaki tam? 70. Nie wiem, co zabiłem. Następny? Następne. Kurza, twarz. Są chłopaki. Ktoś mi mówi, że to są zaginieni łowcy Burgrenda. A coś mi mówi, że mamy kolejną wieżę. Zakładam, że nie znacie Oserama z pieśni Kresu, zwanego Burgrend. Chłopcy, ten oszust przysłał taką jedną na posyłki po odbiór długu. Nie jestem na niczyje posyłki. Burgrend poprosił o pomoc z częściami. Czy nadal chcecie sprzedać mu ten złom? Jaki złom? To stado wkrótce wyruszy. Nie ma czasu na kłótnie. Jeśli ona chce pomóc, zgódźmy się. Dobra, chcemy załatwić te maszyny. Jeśli tak bardzo chcesz pomóc, to ruszaj przodem. No, przez te impulsy zwierzę. To też ja wiem. Zobaczmy, co to jest po prostu, z czym my się mamy zmierzyć. Demoniczny ogniarz. To są dwie. No to ładnie. Pokaż się, i to jest długonóg. Coś potrzebowałem od wiewiórki, dlatego upolowałem to. Nie będę marnowała miejsca. No dobra, spróbujmy. Wieża jest. Załatwię to szybko. Jedna zniszczona. Druga uśpiona.
był uśpiony chwilowo tylko. Ten Bishop. Zapiszmy sobie, gdybyśmy czasami gdzieś polegli, pagib Maksym, żeby to było już dobrze. Bo jak widać, coś pilnuje to mocno. Jaki mają zasięg to? Dochodzi do nas. Ten jest na granicy, możemy go wywabić. Gdzie ty jesteś, nie ta? Nie wiem, co masz tu zamiar robić, cudzoziemko. Zamiar ta nie ma na razie nic zrobić, idę drugą tą wieżę załatwić. Dopóki nie poradzę sobie z tą wieżą, będzie ciężko. Jak zdominować nie mogę. No co, jak mam stanąć? Teraz jest zrobione tak, jak powinno być zrobione. Gdzie chłopaki zniknęli wszyscy? Tam są, dobra. Trzeba zabić kilka maszyn. Lekkie to nie jest. Dobra, mamy porozmawiać z... Nie, to oni z nimi, gdzie oni są tam. Dobra, dziewczyno. Chcesz pogadać o umowie z Burgren? Zrobione. Wasza trójka całkiem nieźle walczy. Cóż, dzięki. Nie żebyśmy potrzebowali tej pomocy, radzimy sobie świetnie. Co innego słyszałam od Burgrenda. Podobno chcieliście mu wcisnąć zepsute serce Gromoszczęka. Co? To gruba przesada. Było tylko pęknięte na pół. Urkaj, nie mamy na to czasu. Chłopaki, wracamy do łowów.
Trzeba jeszcze znaleźć dwie rzeczy dla Burgrenda. Skąd ten pośpiech? Chcemy już stąd odejść, jak najszybciej. Więcej nie musisz wiedzieć. Czemu opuszczacie kraj? Cóż, moglibyśmy wrócić do Ban-Ur, aby Onekut nas upatroszył. Na niebieskie światło, Urkaj! Może spiszesz nasze dzieje na śniegu, by każdy mógł sobie przeczytać? Wiesz, mieliśmy małą sprzeczkę z wodzem starego Veraku. Myśleliśmy, że ktoś inny powinien rządzić. On się nie zgodził. Uznaliśmy, że pora się wynosić, więc idziemy do Królestwa Słońca. Stąd do Królestwa. Długa droga. Chyba warto. Czasem przetrwanie zależy od wiedzy, kiedy odejść i dokąd iść. Jasne. A tu przetrwanie zależy od odległości i od Ban-Ur. Widzieliśmy dość czerwonego śniegu. A co zrobicie potem? Jak zamierzacie tam przetrwać? Słuchaj, na razie chodzi o to, żeby tam dotrzeć. A do tego potrzeba okruchów. Więc wybacz, ale... A to serce, które daliście Burgrendowi? Zapytam o coś, dobra? Czy to ważne, że to serce było rozłupane na dwa kawałki? Nie można go po prostu skleić? Oczywiście, że nie można po prostu skleić! Chodzi o to... O, ten oseramski mistrz Kantu dałby radę! Chciał tylko wysłać nas na nową, głupią misję! Ej, on nie jest taki zły. Lubię Burgrenda. Lubisz? Tulemak posłał nas w śniegi na pewną śmierć pod nogami Gromoszczęka, a potem... Chłopaki, mordy w kubeł! Zawsze tak jest, gdy się wspomni o tym sercu. Udało mi się zdobyć pazur ogniarza, który chciał Burgrend. No to zostają tylko ścięgno nękacza i kiełk łapaka. No to zatrzymaj je. Przecież w końcu idziesz z nami na następne łowy. Wiecie, ktoś chyba musi dbać o skórę waszej trójki. Dobra. Chyba musisz zabrać się z nami. Tylko nie rób sobie nadziei. Krwawe śnieżynki nie przyjmują nowych łowców. Krwawe śnieżynki? Tak chcesz nazwać nasz werak? To słaba nazwa. A wasze to niby były lepsze. Ej, północny zachód, do ruin w pobliżu pustej hali. Ruszamy. No dobra, całkiem nieźle walczysz. Dobra, co my możemy zrobić? Mamy się z nimi spotkać całkiem gdzieś indziej, ale co my możemy zrobić po drodze? Tutaj gdzieś mamy jakiś nieodkryty teren, popatrzcie się, całkowicie jakaś fabryka jakby była. Coś takiego dużego. Może byśmy w tym kierunku sobie skoczyli? Dajmy, o, mamy tu maszynę jeszcze jedną, tak widać. Dajmy sobie miejsce, tak? Przeznaczmy. I haja, idziemy tam. Gdzie to tak pokazuje mi? W tamtym kierunku? Całkiem... No dobra, idziemy w tamtym kierunku, co żeśmy sobie... Jest, nie mogę przejść. Thank you.
Byłoby to ciekawe. No dobra, idziemy tam. Mamy zaznaczone, to idziemy w tym kierunku. Tutaj nas coś może spotkać złego. Coś widać zresztą. Nękacze. Niech podejdą bliżej. Jeden załatwiony. Gdzie drugi? Drugi załatwiony. Zbierajmy wszystko. Co ty mi tu przyszłaś, koza? Jeszcze jeden? Bez jaj. Piękny strzał. Wow. Tylko tyle mogę powiedzieć. Przygotujmy się, bo ja nie wiem, czy nam coś nie wyskoczy za chwileczkę następnego. No ta droga nie okazuje się taka być prosta, jakby się tutaj wydawało, że sobie tak przejdziemy. Dobra, te echowniki, nie wiem do czego są w ogóle, ale zbieramy. Najwyżej komuś sprzedamy. No, tych okruchów to już chyba naprawdę mam konkretnie. Dobra, to jeszcze przy tym będzie jakieś zwierzątko. Gdzie to jest? 160 kroków. Kurde, nic nie widać. Ale zadyma. Już schowajmy się, bo to trzeba zobaczyć, kto tutaj rządzi. O, pięknym ślizgiem są. Jest czajka. I... jedna czajka. Tam jeszcze dwie. Kurde. Czajek a czajek. Coś jeszcze tu się pojawiło. Nie wiem, czy... żeby tylko nękaczy nie było. Nie mogę podejść za blisko, bo po pierwsze... one się będą ładować, a ja będę rozładowywać się. I to jest taki niekończący się rzecz, ale możemy je wtedy zwabić, żeby tu bliżej przyszły. Żywi, żywi. A, to w momencie po prostu doładowanie to jest. A to dobrze. Tak możemy się bawić. O, i doładowanie. Hmm.
spalił. Tak, to będziesz kurde dla mnie. Dobra, podejdź tutaj. Nękacz, kurde. Tego nie przewidziałem. Spadamy stąd. Za kółeczko. Ile tych nękaczy? Kurde, co tu jest jakaś... Strefa nękaczy. Gdzie on jest? Jest. Nie no, jeszcze tu ten kurde latający. Jest. Podbiec sobie. Mam nadzieję, że tylko jest jeden. Biegnie kurwa z powodu. Przepraszam za wyrażenie, ale... Kurde, jest następny. Są jeszcze dwa. Ajajajaj, muszę jeszcze coś zrobić. Ale cwane, nie chcę opuścić tego terenu. Może mnie tylko któryś nie zaszedł. Cię nagle nie będą. No i teraz możemy porozmawiać, panowie. Nie będziecie się doładowywać. No, trochę dużo strzelamy. Trzeba będzie pozbierać znowu to. Trochę.
Jeden załatwiony. A drugi tam się schował. Dobra, nie ma sensu strzelać tak daleko. Cwaniaczek. Załatwione. Nie takie proste, jakby się wydawało. Poziomy osiągam coraz szybciej walcząc. Tak jak mówiłem, walka z zwierzętami daje to, że po prostu mamy wszystkiego coraz więcej. I poziomów i wszystko, ale to nie jest tak, że ja tutaj chcę co chwilę walczyć. A to, co tam jest takiego, coś się świeci. I chyba to wszystko, żeśmy zrobili, także nie ma co tutaj do zbierania. Też coś tu jeszcze leży. To jest załatwione, coś jest na zielono. Zobaczmy, może coś, co się nam przyda. Dobra, czajka. Dobra, więc już nie potrzeba. Nie będziemy sprzedawać. Idziemy tam, co tak się coś się świeci. Ciemno się zrobiło strasznie. Tak mówiłem, zaczynamy zbierać z powrotem, bo trochę jednak poszło nam. Odkryto obszar, ognisko gdzieś tutaj jest. Jest i zadanie jakieś dostaniemy. Szczelina. No dobra, zobaczmy, ktoś tutaj dla nas ma za jakieś zadanie. Podejdźmy sobie spokojnie. Dowiedzmy się, co chcą. Jesteś Aloy, tak? Tata, znaczy Burgrand, mówił, że możesz mnie szukać. Warga. Miło mi. Hej, ale ta włócznia to jest cacko. Pewnie ją poprawiałaś, prawda? Ulepszyłam ją, tu czytam. Masz dobre oko do broni. Żeby ci banukowie myśleli jak ty. Nie mogę tu sprzedać części Jastrząb Błyska. Wszyscy chcą tylko nudnych łuków i włóczni, straszne. Ja lubię bardziej niezwykłe rzeczy. A banukowie potrafią. Jak ta włócznia, co ją nosi Arata. Lodomiot. O, albo broń tej Urei. Ile bym dała, żeby pogmerać w bebechach. Poczuć palcami te błyskawice. Albo ogólnie w bebechach czegoś. Ostatnią robotę dali z miesiąc temu. Broń plującą ogniem. Niezbyt poszło. Umiałabyś ulepszyć włócznię Arataka? Nie widziałam jeszcze broni, której nie ulepszy oseramski majster. Wiesz, że prosiłam, by dał mi ją podtrzymać? Nawet chciałam ją za darmo ulepszyć. I co on na to? Jak myślisz? Burknął coś i poszedł dalej. Powiedzmy, że znasz kogoś, kto ma broń taką jak Urea. Nie masz. Sama zobacz. No jasne. Popatrz na... Więc cewki generują iskrę, ale tu nawet nie ma źródła mocy. Nie skłamię. Jest piękna. Ale są rzeczy piękne i piękniejsze. Potrzebny nam szpon burzoptaka. Błyskawice płyną po nich jak woda po kaczce. A ja wiem, gdzie tak jest. Zapolujmy, a uczynię tę broń twym najlepszym druhem. No, drugim. Jesteś przekonana, że to naprawisz? Jasne! Raczej. Potrzebny szpon burzoptaka. Więc ostatni projekt nie wypalił? Wcale nie. To była moja najlepsza robota do tej pory. Tylko transakcja nie wyszła. Jakiś miesiąc temu ten cały Olgrud, oseram jak ja, poprosił o zrobienie jednej rzeczy. Wiesz pewnie, jak nadymacz pluje strumieniem ognia z gardzieli, prawda? To, tylko obsługiwane ręcznie. I ty to zrobiłaś? Tak. To był mój ogniomiot. Byłam z niego dumna.
ale Olgrud przysłał notę, że chciałby zobaczyć postęp prac. Zjawiłam się, a on przyszedł z grupą cholernych bandytów. I rzecz jasna, po co płacić, skoro można sobie wziąć? Rzuciłam broń i zwiałam. Nie patrzyłam za siebie aż do szczeliny. Dowcip polegał na tym, że jeszcze nie skończyłam. Zaraz, więc broń, którą ukradł, nie działa? O nie, działa. Tylko jakbym miała czas i więcej części, to by działała tak naprawdę. Więc chcesz zapolować na burzo ptaka? Nie widziałam ich jeszcze tutaj. Zgadza się, ale jeden siedzi koło Wolnogóry. Może wypadzik w ciepłe kraje. Tam się spotkamy. Co? Ludzie każą ci łasić całe mile, łowić w pojedynkę maszyny i przynosić ich części? Ano. Nie ja. Jestem dzika. Misja burzomot, ale na razie nam to niepotrzebne. 900 metrów to gdzieś daleko bardzo. Ale zobaczmy, co to jest w ogóle, bo tutaj podejdźmy. Nie będziemy na razie... Przy najbliższej okazji się tam spotkamy. Mamy tutaj jeszcze kogoś, co handluje rzeczami. Zobaczmy, co ma do sprzedania. Oj. Ile my mamy tych? Nie to, no. 5 mamy tylko, a żeśmy ostatnio znaleźli chyba z kilka sztuk, ale brakuje nam do tego wszystkiego. Ten by nam się przydał. Ma większe uderzenie niż tamte. No, bo ten też ma dosyć mocne uderzenie. Popatrzcie się, 120. Ale uderzenie to jest na 60, to jest na 50. Rozrywanie to jest 65. Uderzenie, no takie... Jeden i drugi jest dobry, powiedzmy sobie. 60, 90. Ten by był lepszy. Jak widać, uderzenie ma mocniejsze do rozrywania. Okej, więcej nic nie mam, przecież u niego nic nie kupimy. 14, gdzie my tyle zapewnienia z poprawą regenerację stanu zdrowia. Trudniej zobaczyć i usłyszeć. Też by było dobre, ale 18, aż skąd my tego wszystkiego weźmiemy? Czy my możemy coś sprzedać? Tak nie za bardzo pamiętam, czy my żeśmy coś... Tutaj mamy trochę jakieś tam 120, więc może sprzedajmy faktycznie, bo żeśmy nabrali trochę. Co to jest? Rodzaj maszyny mały. Wszystkie 4 pozbądźmy się. Tak pojedynczo jadę, żeby szybko poszło. O właśnie, jakieś zegarki. Są rzeczy, które są nam zbędne. Płomień. Echownik. Może taką jedną partię sprzedajmy echownika. Znaczy możemy wszystkiego. Płomienia to może nie, bo płomień się nam przydaje. Ten lodowy tak nie za bardzo z tego korzystamy. I metalowe naczynia też za bardzo nie korzystamy. To sobie weźmy. Znaczy gdzieś tam może coś z tego się wytwarza, ale ja tak nie za bardzo pamiętam co. Więc sprzedajmy cały ten patent. Żeby nam to zniknęło. Trzeba przytrzymać. O, tutaj nam się jeszcze załatwiły podróże, ale przez to nam blokują. Tłuste mięso nam też niepotrzebne. To sobie sprzedajmy całość. Niedługo będziemy mieć więcej pieniędzy niż ustawa przewiduje. 14 tysięcy mamy. A nie mamy specjalnie co za to kupić. Brakują jakiejś tam części. Iskrzak. Porażające. I my tej porażającej rzadko kiedy robimy 100, to możemy cały jeden pakiet sprzedać. Drewno jest nam potrzebne i drut jest nam potrzebny, bo to coś wytwarzamy, do wytwarzania jest potrzebne wszystko.
wzmocnienie. No dobra, chyba wszystko, reszta musi zostać. Co to jest? Echownik. Mamy tego. Dobra, wystarczy to, co żeśmy. Szkło pustyni mamy dwa, to dwa jeszcze sprzedajmy. Te resztę zwierzątek trzymam, bo nie wiadomo, może się kiedyś przyda. Soczewka ze złomiarze, to powiedzmy sobie, możemy odpuścić. Skrabowa, nie wiem, trudno mi powiedzieć, może potem będzie właśnie coś, że coś będziemy chcieli kupić, nagle się okaże, że trzeba jakąś soczewkę mieć lub coś. Dobra, i mieliśmy pójść sobie zobaczyć, gdzie to zaznaczyłem, tam. Że coś tam jest w tamtym kierunku, nie wiem specjalnie co. Osada. Chyba nie ma przejścia dalej. Szliśmy do jakiegoś miejsca, ale z tej strony nie ma do niego wejścia. Być może potem się okaże, że gdzieś będzie potrzeba wejść, wejdziemy, ale na chwilę obecną nic tu nie widzę. Coś mi uciekło tutaj, kurde. Może było coś mi potrzebne, wywiórka. No tam coś lata. Borsuk. Ja może coś z borsuka było potrzebne, ale nie, a tu tłuste mięso. Od razu żeśmy sobie zapchali to, co niepotrzebne. No dobra, tutaj znaczy nic nie wymyślimy. Nie będziemy kombinować, jak jest wejście, bo raczej wejścia nie możemy znaleźć na chwilę obecną. Chyba musimy tam przez tą szczelinę wyjść z powrotem. Bo tu chyba nie ma żadnego przejścia. Przynajmniej ja nie widzę. Przebiegnijmy się jeszcze, ale to nie wygląda. Chociaż może... Góry są potężne. Zaraz nam się chyba wyświetli informacja, że tędy nie przejdziemy. I już nawet, bo nie musi się nam wyświetlić informacja, tylko my ją widzimy bezpośrednio, że tutaj nie ma przejścia. Nie wejdziemy ani w tą, ani w tą. Dobra. Próbujmy coś dalej. Szukać jakieś ognisko czy coś innego. Dziwnie biega. No ale. Bierzmy pod uwagę, że to nie jest tylko atletka. To jest ten warak chyba cały. Z jednej strony do niego dojdziemy. Nie warak, tylko strzelina. Jest. Czyli to jest jakieś takie wejście jedno jedyne i musimy stąd, jak żeśmy wyszli, to musimy stąd wyjść. No dobra, to spróbujmy sobie wyjść ze szczeliny. Mamy jakąś czujkę. Tu żeśmy chyba tak walczyli przed chwileczką, tak jest. I są inni, to więc innych nie patrzmy na nich, bo się odnawiają, jak to tutaj było. Czyli nękacze są z powrotem, a ja z nękaczami raczej nie chciałbym mieć nic wspólnego. Przez to, że są niewidoczne, to są jedne z najgroźniejszych przeciwników. Ktoś mnie budzi, tylko nie wiem kto.
karabinu maszynowego. Naładujmy, bo gdyby następny jeszcze się ktoś pojawił. Stawmy sobie na to. I tutaj przede wszystkim jest to rozpoczęte. Kolejną wędrówkę po chwili przerwy i proszę bardzo, już mi przeskoczyło wszystko. Próbuję tutaj przejść po prostu, że mapę mają my odkrytą, ale jak widać, mapa to nie wszystko. Jeszcze jakiś piesek preriowy czy coś. Borsuki. Coś z borsuków potrzebujemy, to więc podejdźmy sobie bliżej. No właśnie, coś potrzebuję z tych borsuków. Gdzie on tutaj padł? Gdzieś tutaj padł jeden. I to na... To starczy na jakiś czas. Skóra z borsuka. Nie wiem, co by było potrzebne. Zobaczmy, czy my w tym wytwarzaniu... Skóra z królika. Skóra z ryby. Szopa. Potrzebne nam są wszystkie inne... Skóra wywiórki. Wszystko jest nam potrzebne innego, niż my mamy. To chyba to sprzedamy gdzieś, jak nam się trafi. Albo się zaraz okaże, że po prostu jak zdobędziemy coś jednego, to za chwilę się okaże, że potrzebne nam jest to. Nie pękaj, Eloi, nie pękaj. Ubrana jesteś w specjalny ubiór. To jest zniszczone. Przeze mnie. My się wracamy pod... Ja coś chyba się... Aha, bo tu trzeba tak daleko obejść, żeby po prostu przejść. Aha. No niepotrzebnie po prostu to robię. Byłoby dobrze się tu przedostać. Dobra, dajmy sobie zaznaczenie tutaj. Spróbujmy sobie przejść tutaj na... skróty lekkie. O ile tutaj skrótami można gdzieś i dojść. Okazuje się, że jest jakaś ścieżenka tędy. Muszę wam powiedzieć, że to jest dużo zakamarków. Troszeczkę pomuszowałem w tej podstawowej części gry, czyli tam na koło południka. I odszukałem mnóstwo fajnych przejść, takie wspinaczki, które są w ogóle nie... A pięknie, no teraz to już przesadziłem, prawda? Upiek się chyba, baranek. No, coś z kozy wypadło. I tak sobie... Tu jest jakieś jednak odejście. Nawet ja idę chyba w odpowiednim kierunku. A miałem tam iść dalej. Nie wiem, dlaczego tak jakoś tak mi pokierowało. Kto tam jest? Zbiry. My idziemy w kierunku obozu bandytów? Tak
pomału idziemy w tym kierunku i mamy ognisko, to bardzo dobrze, bo sobie właśnie chcę podkrywać. Tutaj ten teren mamy całkowicie, jakby, zobaczcie, poza jakąś jurysdykcją, żeby tutaj cośkolwiek zobaczyć i byłoby dobrze, żeby tutaj odkryć sobie rzeczy. Okej, okay, no to spróbujmy tak po cichuteńku, cichaczem, żeby nas nie widzieli. A żebyśmy my ich widzieli. Tam coś jest! Nasze, właśnie tak widzieliście, nasz ubiór nam dosyć pomógł. Dwóch ładnie zatwiłem, ale ten trzeci niestety umknął. Nie poszło to tak, jak ja bym chciał. No co jest? Okruchy się przydadzą cały czas. Może jednak coś jeszcze kupię. To lepiej, żeby były. Dobra, gdzieś mamy tam iść do góry. Tu gdzieś ognisko powinno być niedaleko. Coś mi pokazywało, że to jest ognisko. Co jest? O, minąłem to ognisko, ale ja bym wolał do niego podejść i zapisać. No tutaj. Wiecie, z uwagi na to, że... Już tak raz zrobiłem, że przebiegłem koło ogniska, ale potem było ono jako nieaktywne, więc to teraz za każdym razem robię ten zapis i być może, że to mi pomoże. No i pięknie, mamy teraz następną ekipę, którą trzeba będzie zobaczyć. Co ty biegasz? Masz tutaj podejść tylko. Tak, żebyśmy się, o właśnie, nie wychylali za bardzo. Zobaczmy, jaki jest zasięg. Prawie, że do mnie dochodzi. Zdjęło mi. Takich mieliśmy poprzednio i żeśmy zdali sobie radę, więc myślę, zobaczmy, na jaki jest zasięg. No tu już mnie nie łapie, to dobrze. Czyli tutaj możemy, stąd już możemy ich atakować i nie powinno mnie... Okej, okay, jeżeli tu przyjdą, to możemy ich pozałatwiać. Dobrze by było. Pułapki porozstawiajmy. Tego się nie spodziewają. Dobra, to są takie. Jeszcze może te sobie dajmy. Ze dwie.
Ten ma gorsze uderzenie. 30 coś, a ten ma... No to musimy zmienić jednak łuk. No taki odpowiedni. Okej. No tylko tak, na pewno to? Podatność do zamrożenia. Worek, no ładunek. To najważniejsze, żeby mu to znieść. Nie dolecą tak za daleko. Musimy je tu ściągnąć. Szukają. No i teraz możemy, panowie, się pobawić. Potrzeba lepszej zwolniczki. Co uciekać, tam jeszcze nie po... nikt nie pomoże.
zdjęty. I demoniczny dadymacz załatwiony. Fajna nazwa, demoniczny dadymacz. Trochę to trwało, ale żeśmy zrobili wszystko, co było potrzeba. Ładnie, dobry łup. A, ładnie. Dwa serca dadymacza mamy. No i dobra, i teraz mam tak, tutaj zostawiłem pułapki, które chyba wybuchły wszystkie. Możemy iść dalej. To zostało zniszczone. I powinno być to zaznaczone, że to zostało zniszczone. No, ale nie pokazane jest, ale dziwne. Dobra, mamy tutaj kolejne miejsce, do którego chcemy dojść. I chyba przy tym ognisku sobie zrobimy przerwę. Po prostu. O ja pierdziele, a coż to jest? Tam jest ta cała banda. Ale tutaj mamy jakiś. Musimy gdzieś tu sobie zrobić przerwę. Słuchajcie, ja tam nagrania zrobiłem poprzednio trochę. I myślę, że po prostu. No, potem je czas gonił i niestety zostawiłem. I myślę, bo nie sprawdziłem, ile tam jest tego nagrania, ale ja myślę, że tam jest pół godziny. A nawet jak nie będzie, to będzie z 50 minut nagrania będzie, więc nie będziemy przedłużać. A może będzie nawet więcej, że będzie ponad godzinę. Właśnie dlatego nie chcę po prostu robić czegoś, co się potem okaże, że jest coś nie w porządku. Więc zostawimy to miejsce tak, jak teraz jest i od tego miejsca sobie dalej zaczniemy. Kto tutaj rządzi? To są chyba wielkogłowy, ale nie jestem pewien. Tu mamy obóz bandytów, kawałek drogi do niego, jakieś kolorowe jeziorko. To jeszcze mamy kawał drogi, gdzieś tutaj sobie przejdziemy, ale chyba to jest dookoła przejście, tutaj nie ma tak, że sobie tu będziemy, tylko musimy iść przez obóz i dopiero tu będziemy mogli gdzieś wejść. Dobra, zobaczymy co to jest. Proszę, jak nam tutaj coś prowadzi, tu jakaś ścieżka do miejsca, którego w ogóle mamy nieodkryte, ale ja chciałbym odkryć po prostu tak, żebyśmy mogli, szkoda, że tak tutaj nie ma jakiegoś w ogóle, żeśmy doszli do tego hangaru dronów, a tu nie ma w ogóle żadnego ogniska, nie wiem. Czy albo drogą, którą ja szedłem, to nie ma żadnego ogniska. Mamy tu się spotkać z Werakiem, tym młodym, żeby zapolować. Więc mamy dwie pieczenie przy tym ogniu. Musimy oczyścić tutaj ten obóz bandytów, ale też z Werakiem potem się spotkać. I tak zrobimy w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas. Jeżeli wam się podoba, to oczywiście poproszę o komentarze lub jakieś sugestie, jeżeli są potrzebne, bo to nie tylko się podoba, tylko bez jakichś obraźliwych rzeczy, bo też się tacy trafiają, że po prostu dla swojej własnej satysfakcji, nie biorąc pod uwagę, że ja tutaj nie jestem jakimś killerem, tylko piszę, że normalnym człowiekiem, który sobie gra i nagrywa. Jak się komuś podoba, to ogląda, a komuś się nie podoba, to nie ogląda, ale żeby nie psuł po prostu fajnego, ogólnego wrażenia. Ale jeżeli po prostu mam merytoryczne uwagi, bardzo wszystkie przyjmuję i zawsze zmieniam, jeżeli tylko mam możliwość, cokolwiek i dobrze jest podpowiedziane. No i po prostu, jeżeli się bardzo podoba, chcielibyście częściej przyjść zobaczyć, co się u mnie dzieje, to zapraszam do zasubskrybowania kanału. Jeszcze raz dziękuję bardzo, kłaniam się.